16, kwadrans akademicki został wypełniony. Witam Państwa na kolejnym spotkaniu klubu imienia Romana Dmowskiego. Dzisiaj będziemy mówić o tematyce kresowej, a też dlatego jesteśmy poza naszym stałym miejscem spotkań, że mamy gościa wyjątkowego, bo gościmy dzisiaj pana Stanisława Srokowskiego. Pisarza, poetę, publicystę, ale ja myślę, że co najważniejsze, kresowiaka i pewnego rodzaju świadka historii. Bo to też jest ważne, nie tylko to, co pan Stanisław napisał, bo to, co pan napisał, chociażby Widma Nocy, czyli dokumentacja zbrodni wołyńskiej, to wypływa z tego, co pan przeżył. Myślę, że tutaj się nie mijam zbytnio z rzeczywistością, więc dzisiaj o tych tematach kresowych. Ja nie będę przedłużał, oddaję głos naszemu gościowi. Jak zawsze spotkanie jest w tradycyjnej formule, czyli najpierw wystąpienie, a potem pytania, nie na odwrót. A ogłoszenia parafialne to albo między jedną a drugą częścią, albo na koniec. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy mówić o kresach, żeby to wszystko, co powiemy o kresach, było wiarygodne, powinniśmy się odwołać do faktów, do konkretów, do wydarzeń. Ja, tak jak powiedział Pan przed chwilą, pochodzę z Kresów, tam się urodziłem, byłem świadkiem tych straszliwych zbrodni. Z mojej rodziny zostało zamordowanych 17 osób z bliższej i dalszej rodziny. Także mogę też przez pryzmat własnych doświadczeń mówić, ale myślę, że będzie bardziej dla Państwa interesujące pokazanie pewnego procesu historycznego, który doprowadził do tej zbrodni i żebyśmy zrozumieli istotę tej zbrodni, a także jej główne przyczyny, jej uwarunkowanie, jej okoliczności. Bo my najczęściej, i to prawie co nasze prawie codzienne doświadczenia, najczęściej mówimy o Wołyniu, prawda? Wołyń kojarzy nam się ze zbrodnią. Mówimy zbrodnia wołyńska, rzeź wołyńska, morderstwa wołyńskie. Ale chcę Państwu od razu na początku powiedzieć, że Wołyń to jest tylko cząstka Kresów. To jest tylko jedno województwo. A zbrodnia objęła 7 województw. I ja dzisiaj o tych 7 województwach trochę powiem. Żeby pokazać przebieg tej zbrodni i jej znaczenie dla naszej historii, a także dla naszej pamięci narodowej, a także to, co utraciliśmy, a utraciliśmy bardzo wiele, to warto powiedzieć, jaka ta Polska była, co w niej kwitło, jakie wartości posiadała. I dzisiaj skupimy się oczywiście głównie na Polsce przedwojennej, na II Rzeczypospolitej, ale na marginesie tego faktu powiedzmy sobie, że Rzeczpospolita pierwsza, mniej więcej w wieku XVI i XVII, to było największe państwo w Europie. To warto wiedzieć. My nie zdajemy sobie sprawy, a szczególnie młode pokolenie, z tego, jaką potęgą geograficzną, kulturową, socjalną, społeczną, polityczną była pierwsza Rzeczpospolita w tym okresie. Nie było większego państwa w Europie niż Polska, niż Rzeczpospolita obojga narodów po tym sojuszu polsko-litewskim. Staliśmy się najpotężniejszym państwem w Europie. Były jeszcze tylko 2 państwa, które graniczyły z nami jakoś tam na tej mapie. To była Rosja i to była Turcja. Ale my w tej Europie wschodnio-centralnej byliśmy dużo więksi od Niemiec, od Francji, od Hiszpanii, od każdego z tych krajów, które dzisiaj są potężni i wielkie, dużo większe od nas.
Także warto to wiedzieć, dlatego że pewien gen taki, powiedziałbym, wielkości w Polsce zagościł, czyli byliśmy w stanie wybić się na niepodległość, na suwerenność, na wolność, zagospodarować tamte tereny i być takim dumnym narodem, który oświadczał jak gdyby światło, patrzcie na nas, potrafiliśmy być wolni, wielcy i władać potężnym organizmem i równocześnie wpływać na losy Europy. To warto wiedzieć, że Polska była takim krajem. Później niestety losy tak się potoczyły na skutek wewnętrznych konfliktów, zewnętrznych zdrad, okoliczności różnego rodzaju, że ta Polska zaczęła się kurczyć. Dopowiedzmy, że ten czas, o którym mówię, XVI-XVII wiek, początek XVII wieku, między innymi wtedy były te wojny toczone, między innymi ze Szwecją, z Rosją. Posadziliśmy nawet swojego cara w Moskwie, także byliśmy rzeczywiście wielką potęgą. Ale ten okres, jak mówię, kończy się w pewnym momencie na skutek różnych okoliczności historycznych i następują rozbiory. To Państwo wiedzą, trzy rozbiory polskie, 1772 rok, 1793 i 1795 rok. I Polski nie ma. I nagle z tego potężnego, wielkiego państwa pozostaje pustka. Co też powinno Polakom dać do myślenia, że wewnętrzne spory, wewnętrzne antagonizmy, wewnętrzne kłótnie, zdrajcy wewnętrzni i zewnętrzni, prawda? Nieumiejętność układania sobie relacji z sąsiadami prowadzi właśnie do tego, co się stało w XVIII wieku, czyli do tych wielkich, do tego trzech wielkich rozbiorów między Rosją, Austrią i Prusami. I Polski nie ma. I Polski nie ma na 123 lata. Polski nie ma, ale Polacy są. Polski nie ma, ale duch Polski żyje. Gdzie on żyje? Żyje przede wszystkim w rodzinach. Rodzina tą, jest tą wielką wartością, która przechowuje ducha polskości wbrew temu, że nie mamy własnego państwa. To jest bardzo ważne, żebyśmy uzmysłowili sobie, jaką kategorię stanowi rodzina. Gdyby nie polskie rodziny, to ten dramat by trwał jeszcze dużo dłużej i kto wie, jakby on się zakończył. Dzięki temu, że w rodzinach pamiętano o przeszłości, kultywowano tę, prawda, historię narodu, który trwał od X wieku, pokazywano tam swoim synom i wnukom, jaka ta Polska była. I druga kategoria to jest religia, wiara. Wiara przetrwała i dzięki tej wierze, dzięki Kościołowi, dzięki hierarchom, dzięki kapłanom, świadomość, że byliśmy kiedyś Polską, mieliśmy własne państwo, własną suwerenność, własną wolność, to wszystko budowało poczucie, że nadejdzie czas i ta Polska powróci. To jest okres długi, to jest kilka pokoleń. Do 1918 roku byliśmy zniewoleni. Długo, prawda? 123 lata. Gdybyśmy brać ostatni rozbiór, gdyby pierwszy rozbiór, to 150 prawie lat. No taki dramat przeżywają różne narody, ale my przeżyliśmy wyjątkowo boleśnie, wyjątkowo ciężko i to się odcisnęło na nas w sposób tragiczny, dramatyczny. Różnego rodzaju zrywy podejmowaliśmy w tym czasie. Powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, powstanie kościuszkowskie. Duch narodu ciągle trwał. A trwał właśnie dlatego, że rodziny przechowywały w pamięci obraz tej Polski wcześniejszej, tej wielkiej, tej Polski, która jak gdyby niosła nas na skrzydła w przyszłość. No i jest ten czas, prawda, kiedy nie ma państwa, jest naród, jest wiara, jest nadzieja, jest poszukiwanie tej Polski w sercach, w umysłach, pamięci, szukanie tego, co jest wartościowe, tego, co jest trwałe. I tutaj mamy taką refleksję, prawda, że najistotniejsze jest dla narodu to, co jest trwałe,
prawda, co niezmienne mimo umykającego czasu, co w pamięci zachowuje się jako wielką wartość. To jest właśnie wolność, poczucie niepodległości, poczucie miłości do własnej ojczyzny, szacunek dla własnych dziejów, szacunek dla własnej rodziny, czy te niezbywalne wartości, które jedyne właściwie, które pozwalają narodom żyć. I dzięki temu dotrwaliśmy do wieku XX, mimo tych podziałów, mimo tego, że byliśmy rozproszeni, że byliśmy w trzech zaborach, że byliśmy poddawani rusyfikacji, germanizacji, prawda, szkoły były w tych różnych językach, młodzież jak gdyby była poddawana tym manipulacjom, ale gen polskości, ten taki podstawowy trzon, prawda, w rozwoju człowieka i narodu pozostał tak silny, że ani nas nie zrusyfikowano, ani nas nie zgermanizowano, chociaż włożono w to ogromne siły i ogromne pieniądze, żeby Polska przestała istnieć przez likwidację polskości, prawda, tych wszystkich cech, które budowaliśmy przez 1000 lat. Nie udało się to ani Niemcom, Germanom, ani Rosjanom, a później Sowietom, ani Austriakom. I dochodzimy tutaj, w dużym skrócie oczywiście będę mówić, do roku 1918, kiedy stara Europa się rozpada. Kiedy Austro-Węgry się rozsypują i tam na tych terenach austro-węgierskich powstają nowe państwa. Rosja przeżywa kataklizm, powstaje rewolucja październikowa i powstaje nowy zupełnie system polityczny, komunizm. Także ten stary układ europejski się rozsypuje, a my ciągle jeszcze nie mamy wolności, my ciągle nie mamy jeszcze bytu państwowego, ale w marzeniach on już jest. Gdzieś tam nasza inteligencja przede wszystkim, nasi ludzie z taką silną wolą, z silną wyobraźnią, z silnym uczuciem miłości do tego utraconego bytu państwowego. Ci ludzie gdzieś tam się rozproszeni po Europie, po świecie, żyją tym, że przyjdzie ta chwila, przyjdzie ten moment. I ten rok 1918, kiedy już tam, prawda, rewolucja sowiecka, kiedy się rozsypuje Austria, Prusy, Rosja, rozsypuje się stara, to marzenie to jak gdyby już jest blisko. Skoro inne narody, tam Węgry, prawda, uzyskują niepodległość, inne państwa, no to nasza inteligencja i polityczna, i kulturowa, marząc o tym, że uda nam się powrócić na scenę europejską, przygotowuje różnego rodzaju działania organizacyjne. Gdzieś tam Piłsudski coś robi, gdzieś tam Paderewski coś robi, prawda? Korfanty gdzieś tam coś robi, nasi przywódcy z różnych orientacji, Dmowski coś tam robi, prawda, wielka postać polskiej polityki, wielkiej kultury. Każdy z nich gdzieś tam coś robi dla przywrócenia tej Rzeczpospolitej. I kiedy pojawia się 1918 rok, 1 listopada, i wydawało się, że już jesteśmy na progu wolności. Już Piłsudski przygotowuje się, już Dmowski o tym mówi, już Paderewski z Ameryki chce przyjechać do Polski. I wydaje się, że to już jest ten moment. I wtedy następuje kolejny dramat Polaków we Lwowie. 1 listopada Polacy we Lwowie budzą się rano o świcie, wychodzą na dwór i są przerażeni. Widzą flagi ukraińskie rozwieszone po budynkach Lwowa. Po ulicach Lwowa maszerują wojska ukraińskie, które służyły w armii austriackiej, ale we Lwowie akurat była ich spora grupa. I Polacy są zdruzgotani. Flagi, symbole, nie polskie, ale ukraińskie. A Lwów jest polskim miastem od wieku. Od 7 wieków
polskie miasto, polska ludność. Ponad 60 parę procent, około 70% to byli Polacy we Lwowie. Żydów było 20 parę procent, a Rusinów, którzy powoli przekształcają się w Ukraińców, było zaledwie niepełne 10%. I ci Ukraińcy postanawiają Lwów uczynić stolicą państwa ukraińskiego, który sobie już gdzieś tam ta ukraińska inteligencja wymarzyła. I Lwów ma być początkiem ich bytu politycznego. Wprawdzie oni mają już Republikę Radziecką Ukraińską, ale to nas nie interesuje, bo oni chcą stworzyć państwo wolne, suwerenne, ukraińskie, inne niż komunistyczne. I wybrali sobie za stolicę Lwów. No co mieli Polacy robić? Przerażenie. Polacy nie byli zorganizowani w tym Lwowie. Tych żołnierzy polskich tam było bardzo niewiele. A ukraińskich żołnierzy było ponad 1500. To była potężna formacja. Przygotowywali się do tego dużo wcześniej, kilka tygodni, miesięcy, w tajności, w ukryciu. I wtedy ku zdziwieniu Lwowian, dorosłych, dojrzałych, mężczyzn, kobiet, zrywa się do boju zupełnie nieoczekiwana grupa. Dzieci, młodzież. Grupa 32, o ile pamiętam, młodych ludzi, licealistów, zrywa się do boju, zorganizowani są na swój sposób, nie mają broni, mają kilka pistoletów i trochę noży. I 1 listopada już są gotowi do walki o Polskę. To jest bardzo ważny problem. Dzieci wychowywane w duchu patriotycznym, w rodzinach, tak jak mówię, przez wtedy, kiedy była ten czas niewoli, ale rodziny pracowały nad wolnością, pracowały nad duchem polskim. No i teraz ta grupa 30 paru chłopaków podrywa się do boju, atakują posterunki ukraińskiej policji, która już zainstalowała się tam w różnych budynkach. Napadają na jeden z tych posterunków, zdobywają broń, pistolety, karabiny. Jest ich już więcej, nie 32, ponieważ dołączają do nich studenci, harcerze, dorośli ludzie, mężczyźni. Bardzo szybko, w ciągu 2-3 dni, ta grupa 32 powiększa się do 1000. To już jest duża siła. I zaczyna się wojna polsko-ukraińska. Prawdziwa wojna. Z jednej strony zorganizowane siły ukraińskiej, a z drugiej tworzące się dopiero siły polskie. Trwa wojna, która, o szczegółach nie będę opowiadał, bo to jest długa historia, która kończy się mniej więcej 23 listopada, czyli 3 tygodnie. I wojska ukraińskie zostają wypędzone ze Lwowa. Dzięki zrywowi tego młodego pokolenia, które porwało za sobą Lwowian, do których później dołączyli żołnierze polscy wracający z różnych wojen, z różnych części świata do Lwowa. Ci żołnierze organizują już swoje sztaby, swoją organizację wojskową, przejmują, prawda, kontrolę nad Lwowem. I wojsko ukraińskie zostaje 23 mniej więcej całkowicie wyparte z Lwowa. Oczywiście oni nadal są poza Lwowem. Jeszcze mniej więcej do lipca 19 roku armia ukraińska jeszcze się broni, bo tam walki trwają poza Lwowem, a Lwów jest wolny. W tak zwanym międzyczasie Piłsudski przyjeżdża do Polski, do Warszawy. Prawda? Już tam organizuje rząd narodowy. Bardzo szybko dochodzi do powstania wielkopolskiego, prawda? Gdzie przyjeżdża Paderewski, porywa Wielkopolskę do boju. I jest to pierwsze wielkie powstanie, drugie właściwie, bo pierwsze powstanie to było lwowskie. Tego młodego pokolenia, tych Orląt, których później nazwaliśmy Orlęta Lwowskie. Czyli mamy taką sytuację, że dzięki energii duchowi temu wielkiemu porywowi wolnościowemu Lwów jako pierwsze miasto staje się miastem wolnym.
Wielkopolska, Kraków, Zakopane, później są powstania śląskie, pierwsze powstanie, drugie powstanie śląskie i Polska odzyskuje niepodległość. Mniej więcej w 1923 roku uregulowany jest statut Rzeczypospolitej geograficzny, czyli już mniej więcej znamy granice. Dmowski między innymi bierze udział w konferencji w Paryżu, jest wielkim, znakomitym politykiem, dyplomatą. Dzięki niemu bardzo wiele rzeczy udaje się pchnąć do przodu. I dzięki temu, i jemu, i wielu innym Polakom, dzięki temu Polska ma już swoje własne granice. Szkoda, że my nie mamy tutaj mapy, ale muszę Państwu powiedzieć wobec tego, jak ta Polska wtedy wyglądała i jak ta Polska, ta druga Rzeczpospolita właśnie się ukształtowała, jeżeli idzie o granice. Bo my, jak mówię, często słyszymy Wołyń, Lwów, Stanisławów, prawda, Tarnopol, Wilno. A na kresach, proszę Państwa, było 8 województw kresowych. 8 województw. Polska przedwojenna miała 16 województw. Czyli centralnych województw i tych zachodnich było 8 i 8 kresowych. Kresy przed wojną stanowiły 52% terytorium. To było ogromne terytorium, to było pół Polski. Jakie to były województwa? Wymieńmy je, żeby tak jakoś Państwu uzmysłowić, od góry idąc, od północy. Pierwsze województwo to było, kresowe to było województwo białostockie. Drugie to było województwo wileńskie, na samej górze, na samym szczycie tej Rzeczpospolitej. Później było województwo nowogródzkie, trzecie, i województwo poleskie. Czyli mamy cztery województwa północne, kresowe. A teraz województwa południowe, województwo wołyńskie z wszystkimi miasteczkami i wsiami. Następne województwo znajdujące się pod Wołyniem, województwo tarnopolskie. I pod Tarnopolskiem, tak idąc pionowo w dół, jest województwo stanisławowskie i w głąb Rzeczypospolitej województwo lwowskie. Czyli mamy cztery województwa południowo-wschodnie: Wołyń, Tarnopol, Stanisławów i Lwów. I tutaj na tych województwach głównie rozegra się wielki dramat. Później, wiele lat potem. Ale to jest to miejsce, gdzie będziemy mówić o tragedii, największej tragedii Polaków. Kto zamieszkiwał te ziemie i jaka była struktura ludności, to też warto wiedzieć, bo my o tym bardzo niewiele wiemy, albo cząstkowo, posiadamy bardzo cząstkową wiedzę. Otóż Polska przedwojenna, ta, o której mówimy, ta druga Rzeczpospolita, liczyła 35 milionów obywateli polskich. 35 milionów obywateli polskich. Proszę zwrócić uwagę, że ja nie mówię Polaków, tylko obywateli polskich. Świadomie mówię obywateli polskich, ponieważ wielu z tych obywateli polskich nie było rdzennymi Polakami. Czy byli Polacy, czyli byli Polacy z krwi i kości, z dziada i pradziada i byli obywateli polscy, którzy zamieszkiwali tę Rzeczpospolitą, ale wywodzili się z innych etnicznych grup, czy tak zwane mniejszości narodowe, które dzisiaj nazywamy. Ilu ich było? Na 35 milionów obywateli polskich, 35 milionów, rdzennych Polaków było 23 miliony. Z dziada, pradziada. Rdzennych, 23. Czyli zostaje nam liczba 12 milionów. Nie Polaków. Tych innych. Zaraz wam wymienię dokładnie, kto to był, ilu ich było. Ale powiem wcześniej, żebyście Państwo mieli świadomość, jak bardzo trudno było rządzić tą ludnością, tymi grupami wszystkimi. 12 milionów nie Polaków. Wymienię zaraz ich. Którzy bardzo często nie znali języka polskiego. 6 milionów z nich nie znało języka polskiego. Jak, tak, 6 milionów. Jak można rządzić państwem, w którym
pewna część tego państwa, pewna część tego narodu nie posiada języka, nie włada tym językiem. A przecież władanie to jest umiejętność porozumiewania się z obywatelami. To jest właśnie dobre władanie. Jak się potrafimy porozumiewać z obywatelami, to jakoś to państwo funkcjonuje. Tutaj było to niezwykle trudne, a mimo to udało się. Mimo tej struktury bardzo skomplikowanej, zaraz podam dokładne dane. Kim byli właśnie ci z 12 milionów? 5 milionów to byli Rusini, którzy przekształcają się w Ukraińców. Żeby państwo dobrze to rozumieli, nie było takiego narodu jak Ukraińcy. Pojęcie ukrainizmu jest pojęciem dopiero niedawnym. Można mówić w sensie politycznym dopiero od wieku XX, kiedy pojawia się pierwsze państwo ukraińskie niepodległe. Ten lud, który się wywodzi z Rusi Kijowskiej, był nazywany Rusinami, a to jest dłuższa historia, w momencie, kiedy Rusini zaczęli budować swoją tożsamość i tworząc własne odrębne jednostki, na przykład Rosja, wywodzi się z Rusi Kijowskiej. Stworzyli państwo, które się nazywało Rosja, później Białoruś, też Ruś, prawda? I jeszcze ciągle pozostawała duża część tych Rusinów, którzy postanowili stworzyć swoje kolejne państwo wywodzące się z tej Rusi Kijowskiej i chcieli je nazwać Ukraina. Pojęcie Ukraina kiedyś znaczyło terytorium na skraju jakiegoś państwa. Ukraja, stąd się wywodzi. Ukraina, Ukraja, Ukraja Rzeczypospolitej, Ukraja Węgier, Ukraja Rosji. Ten pas ziemi na skraju był nazywany Ukrainą, ale to nie było pojęcie polityczne. To nie stanowiło państwa, to było pojęcie geograficzne, tak jak Śląsk, Mazowsze i tak dalej. I później ta inteligencja ukraińska, która pragnie stworzyć własne państwo, przyjęła to pojęcie dla zbudowania takiego obrazu, w którym to pojęcie stanie się centralne. Czyli te skraje Ukraja, ta Ukraina, staje się później państwem, już kiedy staje się, mówimy już o latach, o wieku XX, staje się Ukrainą. Ale zanim to nastąpiło, czyli te 5 milionów to byli Rusini, którzy powoli przeobrażają się w Ukraińców, czyli mamy 5 milionów, żeby tylko na tym zamknąć ten epizod. Mamy przed wojną 3,5 miliona Żydów. To jest potężna grupa ludzi wywodzących się całkowicie odmiennej kultury niż kultura chrześcijańska, prawda, katolicka. 3,5 miliona. Jeżeli mieliśmy 35 milionów obywateli polskich, to Żydzi stanowili 10%. To warto wiedzieć, bo później padam przykłady, co to znaczy. 3,5 miliona Żydów. Mamy 2 miliony Białorusinów przed wojną. 1 od 750 tysięcy do 1 miliona Niemców przed wojną. Proszę zwrócić uwagę, to są wielkie liczby. 5 milionów, 3,5 miliona. 2 miliony, 1 milion. Co to znaczy? To znaczy, że każda z tych mniejszości narodowych miała odrębny sposób widzenia rzeczywistości. Historycznie ukształtowany. Inaczej patrzyli na życie Ukraińcy, inaczej Niemcy, prawda? Inaczej Białorusini, inaczej Żydzi. Każdy miał swoją religię, swoją wiarę, swoje obyczaje, swoje tradycje. No ale idźmy dalej, więc to były te cztery wielkie grupy milionowe. Było przed wojną 200 tysięcy Rosjan w Rzeczypospolitej. 200 tysięcy, też kawał, duża, duża grupa. 150 tysięcy Czechów. Nawet 38 tysięcy było, 38 tysięcy, przepraszam, Czechów było. 150 tysięcy Litwinów. 38 tysięcy Czechów. 30 tysięcy Cyganów, których dzisiaj nazywamy Romami. Wtedy oni się nazywali Cyganami. Mieliśmy też w Rzeczypospolitej bardzo
taki egzotyczny lud, który się nazywa Ormianami. Ponad 20 tysięcy Ormian mieliśmy. Ja Państwu wyliczyłem tylko 10 nacji, które żyły wtedy w Polsce, w Rzeczypospolitej. Ale przecież to nie wszystkie. Byli jeszcze Turcy, Tatarzy, Gruzini, Grecy, Węgrzy, Słowacy, Austriacy i tak dalej, i tak dalej. W sumie w Rzeczypospolitej II było około 30 narodów. Więc jak można rządzić sprawnie 30 narodami w tym wielkim państwie? Jeżeli idzie o Żydów, których było 3,5 miliona, to Żydów w Polsce było najwięcej w stosunku do innych państw europejskich. Żadne państwo nie miało tyle Żydów. Więcej, Europa cała miała mniej Żydów niż Polska. A dlaczego tak się działo? To warto wiedzieć, dlatego że dzisiaj nas Polaków oskarża się o różne tam brednie, że my jesteśmy antysemitami, że tępiliśmy Żydów, że wręcz ich zniewalaliśmy, a nawet niszczyliśmy. A fakty są takie, proszę Państwa, że Europa mniej więcej od wieku XII, Portugalia, Węgry, Rumunia, Grecja, Niemcy, Hiszpania, po kolei od wieku XII wypędzają Żydów ze swoich krajów. Dziesiątki tysięcy Żydów opuszcza po kolei Hiszpanię, Portugalię, Grecję. I gdzie oni idą? Do Polski. Do Polski, tak, idą do Polski. A dlaczego do Polski? Bo Polska otwiera szeroko ramiona i mówi, chodźcie tutaj do nas. Za Kazimierza Wielkiego w XIV wieku przybyła do Rzeczypospolitej kilkadziesiąt tysięcy Żydów. I król nadaje im specjalne prawa. Mają własne sądy, własne organizacje, własne szkoły. Rządzą się tak, jak chcą. Mają przywileje. I do końca tej Rzeczypospolitej Żydzi, tak samo jak inne narodowości, miały takie same prawa jak Polacy. Była konstytucja z 1921 roku, tak zwana konstytucja marcowa, która gwarantowała, był tam taki artykuł 95, która gwarantowała wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej te same prawa. Prawo do nauki, prawo do wiary, prawo do obyczaju, prawo do języka i tak dalej, i tak dalej. Byłeś Żydem, mów po żydowsku, w języku jidysz. Jesteś Ukraińcem, mów po ukraińsku. Nikt tutaj nikogo nie zmuszał do mówienia językiem polskim. Także to bardzo ważne wiedzieć, dlatego że dzisiaj toczy się wielki atak na Polaków. Jak Państwo słuchają telewizji, czytają prasę, uczestniczą w różnych zgromadzeniach, no to jesteście świadkami upokarzania Polaków i ogłoszenia takich bredni, że Polacy niszczyli a to Ukraińców, a to niszczyli Żydów, a to znęcali się nad tymi albo nad tamtymi. W stosunku do prawa wszyscy mieli te same warunki rozwoju. Dam Państwu przykład z Żydami. Jak to wyglądało na przykład w edukacji narodowej, w oświacie? Czy Żydzi mogli chodzić do szkoły, tak jak Ukraińcy czy Białorusini? Tak, mogli chodzić, wybierali sobie tę szkołę lub inną, mieli ponadto własne szkoły żydowskie. Ale popatrzmy, jak to wyglądało w konkretach. Do liceum chodziło 18% dzieci żydowskich. Czy zwróćcie uwagę, mamy 10% Żydów w Polsce, a dzieci żydowskie do liceum chodzi 18%, czyli prawie dwukrotnie więcej, gdyby proporcjonalnie i sprawiedliwie układać tutaj relacje. A może nie mieli dostępu do studiów, do wyższych studiów, do uniwersytetu. Przed wojną mamy kilka znakomitych uniwersytetów. Na Kresach mamy dwa uniwersytety wielkie. Uniwersytet Wileński, Uniwersytet Lwowski.
Czy korzystają z tego dobrodziejstwa Żydzi? Podam Państwu przykłady. Na Uniwersytecie Warszawskim jest 24% dzieci żydowskich. 24%. Na Uniwersytecie Krakowskim, Jagiellońskim jest 26% dzieci żydowskich. Na Wileńskim Uniwersytecie jest 30% dzieci żydowskich. Czyli co trzeci student jest Żydem. I wreszcie na Uniwersytecie Lwowskim 32% to są dzieci żydowskie. Jeżeli ktoś plecie bzdury, brednie, że prześladowanie byli Żydzi, to ja Państwu daję argument w dyskusji, jak wyglądają fakty. A Państwo mogą mi powiedzieć, no dobrze, to tak było, że uczyli się, że mieli dostęp, bo rzeczywiście to są fakty. Ja Państwu podaję tylko fakty. My w swoich dyskusjach powinniśmy w ogóle operować faktami, a nie propagandą, ponieważ propaganda zasłania nam obraz rzeczywistości. Propaganda zawsze kłamie, bez względu na to, jaka ona jest, czy z tej strony, czy z tamtej. Nie wolno się poddawać propagandzie. Jeżeli chcemy rzetelnie analizować naszą rzeczywistość i współczesną, i historyczną, to musimy operować wyłącznie faktami. I mówić, tutaj było tak, tutaj było tak, tutaj mieliśmy pewne problemy, tu mieliśmy pewne kłopoty, a to było jasne, to było czytelnie, to było pięknie, to było dobrze. Więc mówimy o studentach, którzy mogli studiować na różnych uniwersytetach. W tym samym czasie, dla ciekawości, w Stanach Zjednoczonych, w latach 30. wieku XX, na niektórych uczelniach studenci żydowscy nie mogli studiować. Więc widzicie Państwo różnicę. Ta Polska, którą się tak oskarża o różne rzeczy, dawała szansę rozwoju intelektualnego, duchowego, prawda, moralnego każdego, a równocześnie w wielkiej demokracji amerykańskiej nie było miejsca dla studentów żydowskich na wielu uczelniach. To warto też wiedzieć. No i mogą Państwo powiedzieć, no dobrze, oni choć skończyli studia, może później nie dostawali pracy, może nie mieli możliwości zarobku. Proszę bardzo. 53% adwokatów przed wojną to byli Żydzi. 53%, czyli co drugi adwokat to był Żyd. 52% handlu przed wojną znajdowało się w rękach żydowskich. 52%, czyli co drugi, prawda, to był ten, który miał swój warsztat, jakiś zakład, jakąś manufakturę, coś tam swojego miał. 42% przemysłu, czyli fabryki, kopalnie, wielkie zakłady pracy, to były żydowskie. Prawie 40% mediów znajdowało się w rękach żydowskich. W 1920 roku Żydzi mieli 364 gazety. 364 gazety, w tym 20 dzienników. Prawie 20 lat później ta liczba się zmniejszyła do 160, ale nakład wzrósł, prawda, do 800 tysięcy. Także z punktu widzenia prawnego, proszę Państwa, tak samo Żydzi, jak i Ukraińcy mieli dostęp do wszystkich dóbr kultury, nauki, oświaty. Nikt nikomu nic nie ograniczał. Tylko, że jedne ludy korzystały z tego obficie, dlatego, że już posiadały jak gdyby wyższą kulturę wcześniej, byli przygotowani, prawda, do zdobywania tej wiedzy, inne nie. I na przykład Ukraińcy już tak bardzo nie byli obecni na uniwersytetach jak Żydzi. A to wynikało z tego, że pęd do nauki u Żydów jest silniejszy niż pęd, mówię o tamtych czasach, niż Rusinów czy Ukraińców. To już jak gdyby charakterystyka poszczególnych grup etnicznych. Jedne były takie, drugie takie. Ale nas interesuje, czy Polska prześladowała, czy Polska rozróżniała, czy Polska nie pozwalała. To z punktu widzenia prawa wszystkie te możliwości były wykorzystywane przez. No więc ja Państwu dałem takie różne, prawda, znaki orientacyjne, żeby pokazać,
jak ta Rzeczpospolita by wyglądała, te struktury, prawda, ludnościowe wyglądały, jak się to wszystko rozwijało, żeby zrozumieć, co myśmy utracili w czasie tych zbrodni ukraińskich, to trzeba koniecznie wiedzieć, prawda, jakie mieliśmy prawa, jaką mieliśmy konstytucję, jakie były relacje między różnymi ludami, grupami itd., itd. Mimo tych różnic, prawda, kulturowych, historycznych, ludzie się w II Rzeczypospolitej w sumie się dogadywali. Były małżeństwa polsko-ukraińskie, polsko-białoruskie, mieszane. Ludzie się bardzo często przyjaźnili. Także najogólniej mówiąc, nie było źle. Co się stało jednak, że doszło później do takich zbrodni? Żeby jednak to głębiej zrozumieć i żeby zrozumieć, czym była ta Rzeczpospolita przedwojenna, jeszcze trochę zatrzymajmy się na dwóch dziedzinach, które kształtują rozwój narodu i państwa i obywateli. To jest kultura i nauka. To są dwie niezwykle ważne dziedziny, które rozwijają ludzki umysł, ludzką myśl, ludzką wyobraźnię, język i tak dalej, emocje. Otóż Polska przedwojenna w kulturze charakteryzowała się tym, że kresy, bo tutaj mówimy głównie o kresach, stanowiły wyjątkową potęgę kulturową. Wyjątkową. Właśnie kresy. I mimo, że część z Państwa, podejrzewam, że wywodzi się z kresów, z tamtych ziem, a część niekoniecznie, to kulturowo my wszyscy jesteśmy z kresów. Zaraz podam Państwu nazwiska. To jest bardzo ważne, jaki potencjał posiadaliśmy, jak wysoką kulturę, jakich twórców i dlaczego akurat nie tak. Dlatego, że ta ziemia miała talenty. Ta ziemia rodziła niesamowite talenty. Można porównać kresy do Grecji starożytnej, mniej więcej wieku V wieku przed narodzeniem Chrystusa, kiedy w Grecji pojawiły się największe talenty europejskie, filozofowie wielcy, matematycy, poeci itd., itd. Sokrates, Platon, Arystoteles, prawda, dramaturdzy wielcy, którzy stworzyli podwaliny dla europejskiej kultury. I coś takiego było na kresach. Kresy stworzyły fundament dla rozwoju polskiej kultury. Ja Państwu przeczytam nazwiska polskich poetów. Nie będę komentować, nie będę mówić o ich twórczości, bo to by nam zajęło dużo czasu, ale same nazwiska. Proszę bardzo, posłuchajcie. Kto się urodził na kresach? Kto miał związek z kresami? Kto tworzył? Kto budował? Mikołaj Rej pod Lwowem. Franciszek Karpiński. Jeżeli nie pamiętacie Państwo tego nazwiska, to przypomnę, co on napisał. Między innymi, kiedy ranne wstają zorze, wszystkie nasze dzienne sprawy, Bóg się rodzi, moc truchleja, więc polskie pieśni, polskie modlitwy. Józef Ignacy Kraszewski, Aleksander Fredro. No nie byłoby polskiej komedii bez Aleksandra Fredry. Nie potrafilibyśmy się bawić, radować, cieszyć, śmiać. On spowodował, że mamy w sobie ogromne pokłady poczucia humoru. No i teraz przechodzimy do największych nazwisk kresowych i polskich. Adam Mickiewicz, Kresy Północne, Wilno. Juliusz Słowacki, Kresy Południowe. No nie ma większych poetów w Polsce niż oni. A każdy z Państwa, bez względu na to, czy wywodzicie się z Kresów, czy nie, przeszedł przez Mickiewicza w szkole, prawda? Pan Tadeusz, Dziady i inne utwory. Czyli zostaliście przetworzeni przez edukację szkolną, przez te nazwiska, bez względu na to, czy chcieliście tego, czy nie. Mickiewicz Słowacki jest w was zakorzeniony. Kształtował waszą wyobraźnię, waszą wrażliwość i tak dalej, i tak dalej. No ale idźmy dalej. Sienkiewicz, Konopnicka, Orzeszkowa, Naukowska, Kasprowicz, Staw, Brzechwa, Korzeniowski, Parandowski, Buczkowski, Wańkowicz, Parnicki.
Bruno Schulz, Makuszyński, Lem, wielka postać polskiej kultury, literatury do dzisiaj, czczona, szanowana, kochana. Józef Mackiewicz, Iwaszkiewicz, Bełza, Miłosz, Konwicki, Herbert i tak dalej, mógłbym wymieniać jeszcze dziesiątki. No oni kształtowali nasze poczucie przynależności do jakiegoś kraju, do jakiejś kultury, budowali naszą tożsamość. Właśnie oni. Całą Polskę, czy te prądy myślowe szły z kresu przez wieki, od XVI wieku do wieku XX. A może Państwo powiedzą, że to byli pisarze, ale może innych nie było tam. Proszę bardzo, aktorzy. Tylko nielicznych wymienię. Andrzej Lapicki, Tadeusz Łomnicki, Kazimierz Dejmek, Adam Anuszkiewicz, Ryszarda Hanin. Pamiętają Państwo taką aktorkę? No właśnie. Janusz Majewski, reżyser. Andrzej Żulawski, reżyser. Anna Senior, która żyje jeszcze. Wielka aktorka polska, z Kresu pochodzi. Wojciech Przoniak, kresowiak. Witold Pyrkosz. Janusz Morgenstern. Zbyszek Cybulski. Wielki aktor, wielka postać polskiego teatru, polskiego filmu. Urodził się pod Stanisławem, wielokrotnie z nim rozmawiałem o tamtych rzeczach. Nie chciał za dużo mówić. Jak wielu innych kresowiec, nie chcę o tym mówić, bo ból jest tak ciężki, o czym za chwilę powiemy. Nina Andrycz i wielu innych. A może w nauce było gorzej? Te dwa uniwersytety, lwowski i wileński, to było promieniowanie na całą Polskę, na całą Europę. Ja podam Państwu tylko trzy, przynajmniej cztery nazwiska matematyków wielkich, którzy wpłynęli na cywilizację światową. Światową, nie tylko polską. I dzisiaj my zarządzamy pewnym obszarem cywilizacji światowej, który wywodzi się właśnie od ludzi z kresu. Stefan Banach, mówi Państwu to nazwisko coś? To był jeden z największych matematyków świata. W tamtych czasach i dzisiaj, gdyby Państwo sprawdzili listę najwybitniejszych matematyków dzisiaj świata, to wśród tych 100 matematyków Stefan Banach jest na liście światowej. On stworzył takie pojęcie przestrzeń Banacha. Jeżeli są matematycy, wiedzą, co to znaczy. To jest takie pojęcie, bez którego nie byłoby współczesnej cywilizacji. Stanisław Ulam. Też w tej szkole matematycznej, bo była tak zwana Szkoła Matematyczna Lwowska. Jej przewodniczący był właśnie Banach. To było kilkudziesięciu najwybitniejszych matematyków, którzy się spotykali i pracowali nad różnymi teoriami matematycznymi, które budowały cywilizację. Część z nich później wyjechała do Ameryki. I ten Ulam wyjechał do Ameryki i w Ameryce uczeni amerykańscy, politycy amerykańscy, Amerykańscy z miejsca zorientowali się, że to jest wielki umysł. Chwycili go do swoich laboratoriów i ten Ulam jest jednym z twórców energii atomowej. Mało to wiemy. Kresowiak. Paul Baran. Polskie nazwisko, ale niektórzy z nich mieli też w sobie trochę innej krwi, ale byli obywatelami polskimi, którzy wyjechali tam. Prawda, do Ameryki. Ten Paul Baran również wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam, kiedy już był studentem, a później uczonym, badaczem, napisał 12 ksiąg. I te 12 ksiąg to był fundament do współczesnej cywilizacji, a dokładniej mówiąc do internetu. Najpierw on stworzył internet dla armii amerykańskiej, a później ten internet stał się własnością całego świata. I dzisiaj komórka, internet, komputer, to czym, bez czego dzisiaj nie możemy żyć, to jednym z tych z głównych teoretyków tego świata komputerowego, tej cywilizacyjnych wartości, to jest właśnie ten Paul Baran. Jak Państwo wejdziecie do domu, później rzućcie to w Google, zobaczycie więcej o nim. Mógłbym podać więcej nazwisk. Pokazuję Państwu, czym były kresy. To nie była jakaś tam daleka, nieważna, malutka kraina. To było centrum
kultury, nauki, oświaty, wiedzy. Takie były kresy. I w tym kontekście dopiero spójrzmy przez zbrodnie ukraińskie, które oderwały nas od tamtego świata. Te zbrodnie, których dokonali Ukraińcy, są przerażające nie tylko dlatego, że zginęli tam Polacy, że zginęły tam setki tysięcy Polaków, ale one są przerażające w kontekście polskiej nauki i kultury. Zerwana została ciągłość historyczna rozwoju nauki i kultury. Rozumiecie Państwo? Tragedia. Gdyby Polska dzisiaj była na kresach, gdyby tam się nic nie zmieniło, gdyby nie było tych zaburzeń, tych mordów później, to kto wie, jakie nowe, wielkie talenty by się tam pojawiły, bo to była ziemia, która rodziła wielkie, potężne siły. Straciliśmy to. I teraz przechodzimy króciutko, bo wiem, że czas nam mija, do zbrodni. Żeby zrozumieć, proszę Państwa, mechanizm zbrodni ukraińskiej, to trzeba sięgnąć do tej wojny polsko-ukraińskiej we Lwowie w 18 roku. Ukraińcy przegrali tę wojnę, ale nie zapomnieli o tej klęsce. Czyli mamy już pierwsze źródło tego dramatu. Nie zapomnieli, że przegrali wojnę. Postanowili się zemścić. Postanowili stworzyć państwo ukraińskie nadal, ale dokonując operacji wyniszczania Polaków. I w 1920 roku powstaje ukraińska organizacja wojskowa, tajna organizacja w 1920 roku, tajna organizacja podziemna, która sieje straszliwy terror na ziemiach polskich przez cały okres dwudziestolecia. Terror. Napadają na polskie koleje, zrywają szyny, atakują listonoszy, biją, znęcają się nad Polakami, nad instytucjami różnymi. A takim najbardziej dramatycznym momentem jest zabójstwo ministra spraw wewnętrznych Pierackiego. Minister spraw wewnętrznych Pieracki zostaje przez Ukraińców zamordowany w Warszawie w 1934 roku. Zresztą dużo wcześniej Ukraińcy robią zamach na Piłsudskiego. Nieudany. Nieudanych zamachów było więcej, ale to jest terror. Czyli Ukraińcy sieją terror, straszliwy terror przez te długie lata. I czekają na moment, kiedy poderwą się obywatele ukraińscy, żeby stworzyć państwo ukraińskie. Przez 20 lat to im się nie udaje mimo terroru, ale wybucha wojna. Druga wojna światowa wybucha. 1 września Niemcy napadają na Polskę. 17 września Sowieci uderzają na Kresy. 17 września. I co się dzieje? I tu się zaczyna już ten początek największego dramatu, jaki Polacy przeżyli w czasie II wojny światowej. Tego samego dnia, kiedy Sowieci uderzają na Kresy, czyli na Polskę, bardzo szybko opanowują ziemie kresowe, czyli te 52% terytorium. Tego samego dnia Ukraińcy napadają na Polaków. Wołyń, proszę Państwa, to jest dużo, dużo później. Mordy zaczynają się 17 września 1939 roku nie na Wołyniu, tylko w województwie tarnopolskim. I ofiarami tych mordów padają trzy powiaty. Powiat Buczacz, powiat Brzeżany i powiat Podhajce. Pierwsze mordy dokonują się w powiecie podhajeckim. 17 września 1939 roku ofiarą pierwszą mordu pada wieś Slawentyn w powiecie podhajeckim. To jest wieś polsko-ukraińska. Jedna kobieta, która ocalała z tych mordów, a zostało tam wymordowanych 80 osób, 80 Polaków, czyli mord masowy, nie pojedynczy. Kobieta, która ocalała, później opowiada, w internecie możecie znaleźć jej odpowiedź, opowiada taką rzecz, że poszłam do sklepu,
Wychodzę z tego sklepu i widzę mężczyzn, którzy stoją na rogatkach wsi z widłami i z lopatami. Silne chłopy stoją, przyglądają mi się, jak idę, ona mówi, milczą, patrzą ponuro na mnie. Ja ich mijam, idę do domu i nie wiem, co to znaczy. Co oni będą kopać wieczorem? To jest wieczór. A są z widłami i z łopatami. Nie musiała długo czekać. Ona i jej rodzina. Po kilku godzinach słyszą łomot, krzyki, banda morderców pada do jej domu i zaczynają rżnąć. Ona pada jako jedna z pierwszych ofiar. Wbijają jej widły w kark. Ona traci przytomność, pada. I mordercy sądzili, że ona już zginęła, ale ona była tylko ogłuszona i cierpiąca, ale żyła. Oni poszli dalej do kolejnych domów i mordują kolejne rodziny. Ona ocknęła się. Ktoś tam jej podał rękę, ktoś tam ją uratował, odżyła. Tej nocy ta wieś została całkowicie, ta część polskiej wsi została całkowicie wymordowana. Jak mówię, 80 parę osób tam wymordowanych. I narzędzia zbrodni to są właśnie te. Widły, siekiery, łopaty, noże i piły do cięcia. Ponieważ i przy pomocy pił także mordowali Polaków. Sposoby mordowania Polaków później jeden z badaczy wrocławskich bardzo dokładnie obliczył. Tych sposobów mordowania było około 300. Była cała technologia mordowania. Wydłubywanie oczu, odcinanie języków, rozprowanie brzuchów, odcinanie, wydłubywanie oczu, jak mówię, wydłubywanie z kobiet, dzieci nienarodzonych. Straszne rzeczy, proszę Państwa. A strach mówić. I ta zbrodnia 17 września zaczyna się od wsi Slawentyn i idzie do kolejnych miejscowości. Jest tam taka miejscowość Szumlany, później w tym regionie. Później jest taka miejscowość Boków, a później kolejne. W ciągu kilku miesięcy zostaje tam wymordowanych, jak badacze twierdzą, od 8 do 10 tysięcy Polaków. Dodatkowo trwają mordy na żołnierzach wracających z wojny. Bo pamiętamy, że tę wojnę tę przegraliśmy z Rosjanami, ale żołnierze gdzieś tam z tej wojny wracają do swoich domów. I oni stają się też ofiarami tych mordów. I to jest początek ludobójstwa. Chcę, żeby Państwo używali właściwych określeń. Nie rzeź, nie mordy, tylko ludobójstwo, ponieważ to jedyne pojęcie, które z punktu widzenia prawnego daje nam możliwość ścigania zbrodniarzy. Bo rzeź to jeszcze może być pojedynczy wypadek. Ludobójstwo to jest pewien sposób dokonywania zbrodni. Czyli mamy rok 39 i zbrodnia z województwa tarnopolskiego powoli przesuwa się na północ. Zostaje wymordowana jedna wioska, gdzieś tam druga wioska, piąta. Mordy trwają. Nasilają się szczególnie mocno dopiero w 43 roku na Wołyniu. I to jest drugi etap. Pierwszy etap to jest Tarnopol, 39 rok. Drugi etap to jest Wołyń. Mniej więcej od lutego, od 9 lutego, jeśli dobrze pamiętam, zaczyna się rzeź Wołynia, ludobójstwo Wołynia. I te mordy trwają od północy Wołynia, idąc na południe. Taką straszliwą datą jest 11 lipca 43 roku. Ta data jest datą symboliczną i w tym roku obchodzimy 80. rocznicę właśnie zbrodni ukraińskich, bo symbolicznie, nie rzeczywiście, bo symbolicznie, bo rzeczywiście musielibyśmy wrócić do województwa tarnopolskiego,
A dlaczego symbolicznie wolę? Dlatego, że w ciągu jednego dnia, 11 lipca, to była niedziela, ludzie są w kościołach, modlą się, kapłani, zakonnicy, ministranci, kobiety, dzieci w kościołach. I tego dnia mordercy napadają na polskie kościoły, na polskie wioski, a tych wiosek, które zostają napadnięte, jest 99. W ciągu jednego dnia zostaje wymordowanych 99 wiosek. To jest ten straszliwy, przerażający plon tego ludobójstwa. W tym dniu jednym zostaje wymordowanych kilkanaście tysięcy Polaków. No to nie koniec mordów. To jest 11 lipca 1943 roku. Mordy idą dalej, przesuwają się na południe Wolynia i mniej więcej kończą się gdzieś tak w listopadzie, grudniu. W sumie Woleń, na Woleniu pada ofiarą 60 tysięcy Polaków. Ale to nie koniec. Z powrotem, to jest trzeci etap, z powrotem mordy przesuwają się do województwa tarnopolskiego, które znajduje się pod województwem wołyńskim, Woleń i Tarnopol. I taką pierwszą wioską, która zostaje zaatakowana przez Ukraińców, to jest Huta Pieniacka. Słyszeliście? Huta Pieniacka. To była typowo polska wieś. Tutaj już inna technologia zbrodni. Metodologia, że tak powiem, mordowania jest zupełnie inna tutaj. O ile tam przy pomocy noży, siekier, to tutaj zastosowali być może jeszcze bardziej przerażające, chociaż trudno sobie wyobrazić. Spędzili ludzi do świątyni, do kościoła i do szkoły, a następnie wyprowadzali po 60, po 50 osób z tych budynków i zapędzali do stodu. Następnie stodowe zamykali, oblewali benzyną i podpalali. I ludzie ginęli żywcem. Huta Pieniacka spłonęła w ciągu kilku godzin, a wymordowano tam około 1000 Polaków. Dokładnie mówiąc 850 według moich obliczeń, bo ja się tym zajmuję teraz. I to jest ten trzeci etap mordu. 44 rok, 28 lutego, to się działo 28 lutego 44 roku. I ta fala mordów teraz idzie na południe. Od północy Kresu, bo to był powiat Brody, ta wieś, która została wymordowana, Huta Pieniacka w powiecie Brody, i mordy idą dalej. I cały 44 rok, to jest z powrotem województwo tarnopolskie, województwo stanisławowskie i województwo lwowskie. Do 45 roku, do końca. Ale mordy nadal trwają, kończą się dopiero w 1947 roku. Nie będę już szczegółowo opowiadać, bo czas już powoli wyczerpujemy. W każdym razie ludobójstwo ukraińskie, proszę Państwa, objęło 8 lat zbrodni od 1939 do 1947 i 7 województw, wyliczmy je. Wołyń, Tarnopol, Lwów, Stanisławów i obrzeża województwa krakowskiego, lubelskiego i poleskiego. Czyli 7 województw, 4 pełne województwa i 3 na obrzeża. W sumie według badaczy, rzetelnych badaczy, analityków, zostało wymordowanych ponad 200 tysięcy Polaków. Nie podaliśmy tutaj przywódców ukraińskich. To wymieńmy ich. Tych, którzy stali na czele organizacji ukraińskich nacjonalistów, ukraińskiej powstańczej armii, bo to były te formacje, które dokonywały zbrodni. Na czele organizacji ukraińskich nacjonalistów stał Stepan Bandera, uznawany za głównego przywódcę zbrodni ukraińskich, ale też wymieńmy innych. Był taki Szuchewicz, Klaczkiewski, Lebedź i paru innych. Oni stali na czele.
to byli albo dowódcy Organizacji Ukraińskiej Nacjonalistów, albo UPA, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii. Oprócz tego były różne inne struktury zorganizowane przez Niemców. Na przykład Dywizja SS Galicja, która składała się z Ukraińców, ale dowództwo było niemieckie. Były też bataliony, w których służyli Ukraińcy. A prawdę mówiąc, to cała ta czołówka przywódców ukraińskich to była agentura niemiecka. I teraz krótko, żeby zakończyć już ten smutny epizod, tragiczny, który trwał, jak mówię, prawie 8 lat, to odpowiedzmy bardzo krótko, już w dużym, absolutnym skrócie. Jakie były główne przyczyny tej zbrodni? One miały kilka źródeł. Kilka, nie jedna. Główna przyczyna to była przyczyna ideologiczna. Powstała pewna idea, chcemy wolnej Ukrainy, jak ją będziemy budować. Ideę tę stworzył Dmytro Doncow. To był taki ideolog ukraiński, filozof ukraiński, który napisał książkę pod tytułem Nacjonalizm. I to jest książka, którą czytałem kilka razy. I to, co mnie w niej tak najbardziej poraziło, to, że on tam nieustannie odwołuje się do nienawiści. On tam mówi, że jeżeli Ukraina chce stworzyć swoje państwo niepodległe, to musi w sobie wyzwolić potężną energię nienawiści, potężną siłę emocjonalną. Przy pomocy tej nienawiści dopiero uda się, i on tam podaje przykłady historyczne, że tam, gdzie była nienawiść, tam były sukcesy. Więc mamy źródło ideologiczne, wzorowanie się na Hitlerze, ponieważ ten Doncow tłumaczył Mein Kampf Hitlera, czyli główną księgę Hitlera, która doprowadziła później do wielkiej rzezi Żydów. Czyli mówiąc inaczej, ten Doncow i cała ta inteligencja ukraińska wzorowała się na Hitlerze. Tak jak Hitler niszczył swoje otoczenie najpierw, a później niszczył Żydów, Polaków, inne narody, to Ukraińcy postanowili wzorować się. I chcieli stworzyć takie same państwo. Na czele stał Führer, prawda? A tutaj miał stanąć Bandera. I jemu podlegała tam jakaś grupa oświeconych Ukraińców, która jemu służyła, a naród był podporządkowany całości. To była taka struktura wymyślona przez Dmytra Doncowa. Drugi dokument, druga organizacja, organizacja polityczna, która powstała, to był 26 rok, ten Doncow, 1926 rok. Kilka lat później, dokładnie 3 lata później, powstaje Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i na czele tej organizacji staje właśnie Bandera. Czyli mamy już ideologię, mamy przywódcę i mamy strukturę, czyli niezbędne czynniki do budowania czegoś, w tym przypadku zbrodniczych akcji. To jest ideologiczny, prawda, wymiar tych mordów. Drugi wymiar to jest kulturowy. Może mam tutaj, to przeczytam, bo to może być ciekawe dla Państwa. Jaki kulturowy? Otóż ich największy poeta Szewczenko, Taras Szewczenko, a także inni twórcy kultury ukraińskiej zachęcają do mordowania, do rżnięcia. Proszę bardzo, przeczytam Państwu Taras Szewczenko. Jam przysiąg rżnąć ich wszystkich, biorąc nóż ten w ręce, syny moje, syny moje, czemu wy maleńcy, czemu Lacha wy nie rżniecie? A Lach to jest Polak. Największy poeta ukraiński to pisze. Oczywiście to szło przez szkoły, przez instytucje różne podziemne, które organizowali przez spotkania. Czyli mamy ten motyw kulturowy. Trzecie źródło to jest religijne. Niestety na czele band niektórych ukraińskich stawali popi. Mamy wiele dowodów
zeznań, świadków, dokumentów, które pokazują, jak popi organizowali wokół siebie nienawiść do Polaków. Mamy trzecią przyczynę. Czwarta przyczyna to jest historyczna. Chmielnicki, Bohdan Chmielnicki był dla nich wzorem. Wtedy, kiedy on mordował Polaków w wieku XVII, tu w przypadku wieku XX znakomity wzór, więc mamy czwartą przyczynę. Piąta przyczyna to jest otoczenie nasze, czyli Niemcy i Rosjanie. Jedni i drudzy prowokowali Ukraińców do mordów, zachęcali, stwarzali warunki. Podałem Państwu pięć przyczyn głównych tych rzezi. I dopiero w tym kontekście, jeżeli patrzymy na całą tą, na cały ten czas zarówno tej jaśniejszej części Rzeczypospolitej, polskiej kultury, polskiej literatury, polskiej nauki, a także tej ciemniejszej, czyli zbrodni i mordów, to widzimy, czym była ta Rzeczpospolita, jak wielką potęgą, a równocześnie jak wielką tragedię przeżyła. I dopiero w tym kontekście my możemy rozmawiać dzisiaj z naszymi sąsiadami, z jednymi, z drugimi, z trzecimi. Nasz dramat polega na tym, że przywódcy zbrodni ukraińskich stali się bohaterami dzisiejszej Ukrainy. Ich największy zbrodniarz, Bandera, ma dzisiaj na Ukrainie setki pomników. Pomników, tablic pamiątkowych. Na jego cześć śpiewa się pieśni, głosi się jego kult. Niedawno obchodzono 100 chyba, którąś 12 czy 13 rocznicę jego urodzin, wielkie manifestacje. Z jednej strony toczy się wojna, ale z drugiej strony kwitnie kult Bandery i banderowców. To samo dotyczy i Szuchowicza, i Klaczkiewskiego, i innych. Kiedy Polacy byli mordowani na Kresach, to oni nie byli chowani zgodnie z duchem chrześcijańskim, ponieważ nie było na to ani czasu, ani możliwości, ani sytuacji. Byli wrzucani do dołu śmierci. I do dzisiaj leżą w tych dołach śmierci. Do dzisiaj Ukraińcy nie pozwalają ich pochować w sposób chrześcijański. Postawić tam krzyża, odbyć uroczysty pochówek, pomodlić się, jakiś znak identyfikacyjny postawić tam, kto tam leży, jakie ma nazwisko, jakie imię, kto dokonał tej zbrodni. Dużo roboty przed nami. Bardzo dużo mają do powiedzenia oba rządy, i polskie, władze polskie, te i tamte, które niewiele zrobiły, żeby przynajmniej symbolicznie oddać hołd tym pomordowanym. Przynajmniej symbolicznie. Żeby przynajmniej na każdym grobie był krzyż. Żeby przynajmniej na każdym grobie pojawił się kaplan, odbył modlitwę. Żeby pamięć była zachowana. My dzisiaj nie wiemy. Nawet już dzisiaj nie wiemy, w których miejscach te mordy zostały dokonane. Dzisiaj na tej ziemi już rosną lasy, drzewa. Bardzo często już świadkowie są bezradni, kiedy wracają na tamte tereny i mówią, to było tutaj, nie, to było tam, już tracimy orientację. I być może to jest świadome działanie, że przez 80 lat strona ukraińska tak kształtowała relacje z Polską, żeby Polacy nie mogli dokonać chrześcijańskiego pochówku, bo powinniśmy tam po prostu w sposób chrześcijański pochować naszych zmarłych, których, jak mówię, mamy ponad 200 tysięcy. Kiedy zwrócił się do mnie wybitny reżyser Zmarzowski w sprawie filmu, w oparciu o moje książki, w oparciu o moje opowiadania, to ja zrozumiałem, że to jest jedyna okazja, żeby świat czegoś się dowiedział o tych zbrodniach. Ponieważ polska szkoła tego nie uczy. W polskiej szkole nie ma wiedzy na temat tej zbrodni. Nauczyciele tego nie uczą. Polskie media o tym nie mówią albo mówią półgębkiem.
Polska historia na ten temat milczy. Polskie uczelnie tym się nie zajmują. Jest dramat. I wiedza o kresach i wiedza o tych zbrodniach była bardzo nikła do niedawna. Jeszcze 10 lat temu zaledwie 15% Polaków wiedziało coś o zbrodniach. 15%. Czyli 85% nic nie wiedziało albo bardzo niewiele. Dopiero kiedy Smarzowski nakręcił ten film w oparciu o moje książki i o moje rozmowy z nim, które trwały całymi tygodniami, w oparciu o, te moje, między innymi takie zbiór opowiadań Nienawiść, czy zbiór opowiadań Strach, a także on czytał wszystkie moje rzeczy, żeby nasycić się klimatem tamtego czasu. Dopiero kiedy powstał film, zrozumiałem, że to jest jedyne źródło wiedzy o kresach takie na szeroką skalę. Film obejrzało kilka, może w tej chwili już kilkanaście milionów Polaków. Podejrzewam, że Państwo niektórzy widzieli ten film. Kto widział, proszę podnieść ręce tak dla ciekawości. No widzę, że większość Państwa widziała. Kto nie widział, może obejrzeć, bo ten można kupić i w domu oglądać. Także źródło wiedzy o kresach znalazło się jak gdyby poza państwem. Państwo, to nie państwo polskie stworzyło, tylko artysta polski. Właściwie dwóch. Reżyser i autor książki. Dzięki temu mamy dzisiaj wiedzę. Tu niedawno jeden z polityków powiedział, my się musimy zająć zbrodniami, bo już niestety Polska o tym wie. Powiedział niestety. A dlaczego Polska nie ma o tym wiedzieć? Dlaczego nasi wnukowie i prawnukowie nie mają o tym wiedzieć? Jeżeli naród się ma rozwijać w sposób historycznie uzasadniony i sensowny, jeżeli nie ma przechodzić przez różne przez różnego rodzaju konflikty, wewnętrzne spory, zaognianie nieustannych sytuacji wewnątrz narodu polskiego, jeżeli mamy tego wszystkiego uniknąć, to trzeba poznać prawdę. Tylko i wyłącznie przez prawdę możemy uzdrowić naszą historię. Czyli możemy przejść z tym wielkim komunikatem historycznym przez naszą świadomość, przez nasz język, przez naszą pamięć, przez edukację. To musi być w szkołach, to musi być na uniwersytetach, to musi być w mediach, to musi być normalny tryb poznawania naszej historii. Jeżeli się to stanie, będziemy normalnym narodem. Jeżeli się to nie stanie, tym normalnym narodem nie będziemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja skorzystam, bo zaobserwowałem zawsze, że na koniec jest już trochę zmniejszona uwaga. Wszyscy są w blokach startowych albo do kącika księgarskiego, albo do wyjścia. Te ogłoszenia parafialne będą teraz, zanim przejdziemy do pytań. Ogłoszenia parafialne są takie, że w przyszłym tygodniu spotkania nie ma, ale zapraszam na obchody związane z rocznicą śmierci Tadeusza Łabęckiego. To był łódzki działacz Młodzieży Wszechpolskiej, który został zamordowany przez UB w 1946 roku, czyli jak łatwo policzyć, 77. rocznica wypada. W piątek po Bożym Ciele, czyli to jest 9 czerwca, godzina 18, ulica Kimińskiego 86, a kolejne spotkanie w naszym lokalu będzie za nieco ponad dwa tygodnie, w sobotę 17 czerwca, prawdopodobnie o godzinie 16, ale to proszę się spodziewać jeszcze u nas potwierdzenia. Będzie naszym gościem redaktor Jan Engelgard z Myśli Polskiej. A kolejne spotkania, no to już będziemy informować. Tak, ja zaraz puszczę puszkę. Proszę bardzo o dołożenie się do kosztów spotkania, bo to wszystko no niestety kosztuje, a wbrew co po niektórym nie jesteśmy finansowani z innych źródeł. No i teraz już oddaję Państwu głos, tylko bardzo proszę o pytania, a nie koreferaty, czyli tak w miarę zwięźle. Proszę bardzo.
Mnie zastanawia wymierność Armii Krajowej na tych terenach i to jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie się również z takiej informacji. Łukasz Warzecha podał ostatnio, że delegatura rządu na kraj powstrzymała pomoc dla naszych rodaków na Wołyniu i wyłamało się to dwóch delegatów tej delegatury ofensywy równego i oni załatwili od Niemców broń. Dzięki tej broni te miejscowości przetrwały. Problem AK to jest problem dość złożony. Muszę Państwu powiedzieć, że Armia Krajowa na Kresach do 1943 roku nie funkcjonowała. Nie było po prostu. Dopiero w 1943 roku, już po tych zbrodniach na Wołyniu, powstaje 27 Dywizja AK. Tak, dopiero. Dopiero po. Ona powstaje na początku 1944 roku. Oczywiście w tym momencie ta dywizja bardzo wpływa na losy, ale już ta część zbrodni się dokonała. Tam, gdzie się da, chłopcy z AK bronią. Wiele wiosek zostało bronionych dzięki AK, dzięki Armii Krajowej. Ale ten główny ciąg zbrodni już się dokonał na Wołyniu. Także była jeszcze druga forma organizacji, tak zwana samoobrona. Czyli wieś się organizowała sama, gdzieś tam zdobywała broń, na przykład od Węgrów, którzy byli po naszej stronie. Wojska węgierskie broniły Polaków, poproszę, tam na Kresach. W każdym razie nie mordowały. Także była samoobrona i z tego, co pamiętam, około 100 wiosek miało własną samoobronę, dzięki temu jakoś się broniły. Natomiast jeżeli chodzi o kontekst polityczny, bo Pan mówi tutaj o tym, jak reagował rząd londyński, prawda, tak, to, no to ja myślę, że oni nie mieli pewnej wiedzy, co tam się dzieje, że z tą informacją było kiepsko, nie było komunikacji dobrej, która by przekazywała te. I ja myślę, że nawet trochę gorzej, że było trochę takie ignorowanie Kresów. Bardziej zwracali uwagę na centralną Rzeczpospolitej, na zachodnią, Warszawa, Kraków, Łódź. Te tereny były objęte jak gdyby obserwacją i działaniami. Natomiast Kresy, być może dlatego, że sądzili, że tam już nic nie zrobią, bo pod sowieckim badaniem to byłoby niezwykle trudne. Ale były oczywiście różnego rodzaju akcje pomocy, o czym Pan tutaj wspomina. Natomiast one nie miały szerokiego charakteru. Proszę bardzo, jedno pytanie. Proszę bardzo. Ja bym chciała dodać do tych osób, które się urodziły na Kresach. Były jeszcze taki Benedykt Biedowski, badacz Syberii. Jego rodzina na Uniwersytecie w Lwowie wykładała. Tak, jeżeli idzie o Syberię, dziękuję Pani za ten wątek. Ja tutaj o Syberii nie mówię, ale taka gorzka refleksja, proszę Państwa. Syberia uratowała wielu ludzi. To jest gorzkie stwierdzenie. Dlaczego uratowała? Bo gdyby ci ludzie byli na Kresach, to byliby w większości pomordowani. Sowieci wywieźli ich wtedy na Syberię. Oczywiście tam była tragedia, też była śmierć, też była, prawda, cierpienie, straszne dramaty, ale wielu z nich, ale ma Pani rację, wielu Polaków, którzy byli na Kresach, wywiezionych zostało, tam mówi się o wywiezieniu kilkuset tysięcy Polaków wtedy z Kresów na Syberię. Wielu z nich to byli wybitni twórcy. Nie tylko geografia, ale także inne dziedziny, matematycy, tam biologowie byli, ponieważ w ogóle, generalnie mówiąc, jeżeli dokonuje się wyniszczania narodu, to zaczyna się od inteligencji. Najpierw się wyniszcza elity, a później lud. I tak to się działo z Sowietami. Jak napadli na Kresy, to w pierwszym rzędzie, podobnie z Niemcami, prawda? Profesorowie w Krakowie, profesorowie we Lwowie, to samo Sowieci.
najpierw inteligencja, później naród po kolei się wyniszcza. Także na Kresy rzeczywiście wysłali, zabrali w tych nocnych taczankach, później w tych pociągach, które długo tam docierały do tego, później w tych lepiankach mieszkali. Pod ziemią bardzo często musieli własnymi rękami robić sobie bunkry, tam mieszkali na porządku, to były tragedie po prostu. Ale dziękuję, że pani wspomniała o tym wątku. Jeszcze dodam, że on poniósł bardzo duże zasługi dla badania roślinności Bajkalu. Tak. Tam mamy kilku takich badaczy, którzy zasłużyli się dla światowej wiedzy, światowej geografii, dla światowej geologii, dla różnych badań naukowych, tak. Polacy odegrali dużą rolę na Syberii, tak. Proszę bardzo, jeszcze pani. Prosimy o pytania. Proszę bardzo, pani. Mam takie pytanie. Ze współzależności, czy został pan kiedyś nazwany już ruską onucą? Skoro mówi pan o Kresach, o Ukrainie, o Ukraińcach. A jeżeli tak, to co pan tym ludziom odpowiada? Jak pan odpowiada wtedy, że jej nie wróci do samo? Mnie propaganda nie interesuje. To jest propaganda. A propaganda to jest kłamstwo. Ja się kłamstwem nie zajmuję, ja się zajmuję prawdą. Więc odpowiadam w ten sposób. Ja się zajmuję prawdą. Jeżeli ktoś chce ze mną dyskutować, wyłóżmy na stół argumenty. Ja wyłożyłem. Masz inne argumenty. Stań przy stole i powiedz, że to jest nieprawda, to jest prawda. Dyskutujmy o tym. Jesteśmy ludźmi, mamy prawo do dyskusji, do debaty, do sporu. Nauka jest po to, żeby prowadzić, prawda, dialog, a nie obrażać siebie. A nie, bo to są obraźliwe, idiotyczne, obrzydliwe, prawda, kalumnie, które się jedni przeciwko drugim stosują. Ja już tak do tego przyzwyczaiłem się, także to mnie nie rusza, ponieważ moja postawa jest jednoznaczna, wyraźna. Chcecie rozmawiać? Proszę bardzo, siadajmy, rozmawiajmy, mówmy jak wygląda rzeczywistość, a nie jak wyglądają mity, fałszywe wyobrażenia, kłamstwo, iluzje. To wszystko jest po to, żeby zamazywać rzeczywistość, a nie ujawniać fakty. A nas interesują fakty. Dzięki faktom tylko możemy oczyścić się, bo to jest problem oczyszczenia się. To jest starożytni Grecy w swoich tragediach. Sofokles, Arystofanes, inni wytworzyli taką piękną i mądrą zasadę, że trzeba się oczyszczać. A oczyszczanie następuje wtedy, kiedy mówimy prawdę. Oczyszczanie następuje tylko przez prawdę. I rządy te, czy inne, tamte, czy jeszcze inne mogą różne bzdury pleść. Prawda jest jedna. Prawda jest jedna, taka jaka ona była. I mamy dowody. Ja Państwu tutaj podawałem cyfry, liczby, one są wzięte z różnych statystyk, z dokumentów historycznych. I trudno dyskutować tutaj z faktami. No, trudno dyskutować, że na Kresach było 5 milionów Ukraińców w Rusi. No trudno z tym dyskutować, było. Mamy na to dowody. 3,5 miliona Żydów i tak dalej. To wszystko jest zapisane. Zbrodnie. Slawentyn jest dokładnie opisany, gdzie to było, kiedy to było, jak to było. Są świadkowie, są dokumenty. No i są jeszcze mogiły, prawda? Są mogiły, są miejsca zbrodni. To wszystko gdzieś tam jest. Tego się nie da ukryć. I żaden rząd, żadna partia tutaj nikogo nie powinna okłamywać, bo to jest tylko iluzja. To przesunie się jeszcze o kolejne 20 lat, ale prawda będzie ciągle istniała. No, prawdy nie wyeliminują, prawdy nie zabiją. Nie da się prawdy zabić. Dziękuję. Proszę bardzo. Wspomniał pan, taka ilość procentowa Polaków jest świadoma faktów i tego ludobójstwa, tak, dokonanego na Polakach. Niech pan mi powie, czy ma pan wiedzę, jaki procent, czy to Ukraińców mieszkających w Polsce, czy w Ukrainie wie o tym i zna fakty? Tak, pyta pan o Ukraińcach. Mówi pan o Ukraińcach, tak.
No ja się nie zajmowałem badaniem świadomości Ukraińców i ich wiedzy na ten temat, ale myślę, że Ukraińcy są zakłamywani. Jest cała strategia zakłamania Ukraińców, zburzenia takiego moralnego porządku. Moralny porządek opiera się na tym, że szukamy prawdy, a tam jest jak gdyby odwrotna tendencja do zamazywania prawdy. Tam się nie mówi, że Ukraińcy wyrżnęli Polaków. Tam się mówi, że to Rosjanie wyrżnęli Polaków. W przebraniu. Niby, prawda, mistyfikacja dokonała się. Jeżeli dzisiaj Państwo, wiem, że w Łodzi też są Ukraińcy, bo w całej Polsce, w tej chwili, o ile mi wiadomo, jest w Polsce 2,5 miliona Ukraińców. Przez Polskę się przesunęło 10 milionów Ukraińców, ale wszyscy, nie wszyscy zostali, większość albo na zachód wyjechała, albo wróciła z powrotem na Ukrainę. No ale jeżeli by Państwo chcieli dzisiaj z Ukraińcami porozmawiać o zbrodniach, to będzie bardzo trudno, bo oni albo będą udawać, że nie wiedzą, i to najczęściej, i będą mówić, a to wojna, to tam było pomieszanie, ktoś z kimś, my nie wiemy, jak to było dokładnie. Albo pewna część z nich nie wie, nie interesuje się tym, tak samo jak Polacy. Państwo myślą, że Polacy wiedzą, mimo że film Wolny przeorał świadomość i te kilkanaście milionów Polaków już wie i dotarło do tego i jest świadoma tego, co się stało, no ale my mamy w tej chwili 38 czy 7 milionów Polaków, no to kochani, wszyscy nie wiedzą. A uczniowie szkół średnich nic nie wiedzą, a studenci nic nie wiedzą, nic. To są setki tysięcy Polaków, więc skąd my możemy wiedzieć, jak... My wiemy tylko tyle, że Ukraina zakłamuje rzeczywistość. Od początku do końca. Tylko tyle wiemy. Przepraszam, jedno zdanie. Jako ciekawostkę Państwu powiem, że w podręczniku od historii do klasy 8 młodzieży jest tylko wzmianka o rzezi wołyńskiej, dlatego nie przyjmujemy to jako rzezi wołyńska. Jest to wytłumaczone, że to były po prostu ofiary wojny. Możecie Państwo sami to zobaczyć. W podręczniku do klasy 8 historii jest mała wzmianka, ale nie na jedną stronę, że były to po prostu ofiary wojny. Mówi Pan o podręczniku polskim. Polskim, tak. Do której klasy? Do której? Ósma klasa. Ósma, sprawdzę to. Dobrze Pan powiedział. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Chciałam się zapytać, jak Pan skomentuje zachowanie się głowy Kościoła Prawosławnego Szepickiego? Greko-katolickie. Ja już mówiłem o źródłach zbrodni, o przyczynach tej zbrodni i mówiłem o cerkwi ukraińskiej. Na czele tej cerkwi, już Pani powiem, na czele tej cerkwi, czyli Ukraińcy mieli dwie cerkwie, grecko-katolicką i prawosławną. Wołyń to było prawosławie, a Lwów, Tarnopol i Stanisławów to była cerkiew grecko-katolicka. I tutaj rządził Szeptycki. Arcybiskup Szeptycki. On jest w dużej części odpowiedzialny za zbrodnie, ponieważ nie powstrzymał tych zbrodni, a mógł. A mógł dlatego, że polscy biskupi ze Lwowa, kolejni biskupi ze Lwowa, którzy w tym czasie zarządzali tam parafiami, zwracali się do Szeptyckiego i mówili: Władyko, zrób coś, zrób coś. Giną dziesiątki tysięcy Polaków. On odwraca uwagę, mówi, że to nie my, to wy, to nie my, to wy, a nie wiadomo, a to trzeba sprawdzić. A na dodatek ten Szeptycki, kiedy już odzyskaliśmy niepodległość w 1918 roku, jeździł po całym świecie, po całej Europie i namawiał rządy poszczególnych państw, żeby nie uznawały tej naszej Rzeczypospolitej II. Taką rolę spełniał. Więc z jednej strony podsycał
nienawiść do Polaków, ponieważ miał wiedzę, co się dzieje, a miał wiedzę stąd, że co tygodnia do jego kancelarii przybywali wysłannicy od najwyższych władz wojskowych i relacjonowali mu, co się dzieje na Kresach. Wiedział doskonale, miał pełną wiedzę o zbrodni. Nic nie zrobił i jest odpowiedzialny za te zbrodnie. Na dodatek pisał listy poddańcze do Hitlera i do Stalina. Taką to mieli Ukraińcy wielką postać. Proszę bardzo. Takie teoretyczne pytanie. Proszę. Jak mogą współistnieć czy współżyć ze sobą narody, dwa, mówię o Ukraińcach. Przykład, gdyby Niemcy świętowały kolejną rocznicę powstania Waffen-SS, albo Adolf Hitler miałby pomniki, Hermann Göring i tak dalej, bo to jest analogia z Ukrainy. Oni na tym budowali swoją tożsamość. To jak on widzi możliwość normalizacji stosunków, ja nie mówię pojednania, współistnienia? Dziękuję, dobre pytanie. Proszę Państwa, Niemcy przede wszystkim dokonali wewnętrznej operacji oczyszczania się od zbrodni. Tam jest formalny zakaz ideologii hitlerowskiej. Tam nie wolno stawiać pomników, tam nie wolno głosić ideologii hitlerowskiej, tam nie wolno lansować postaci zhańbionych, prawda, tą ideologią, którą wygłosił Hitler i którą realizował w praktyce, czyli dokonali tego, co ja nazywam oczyszczeniem, prawda? Takim próbowali dokonać takiego oczyszczenia moralnego tej swoich zbrodni. Kiedy się to dokonało, to zaczęli nawiązywać stosunki i relacje z narodami ościennymi. Między Francją a Niemcami przecież trwała wojna. Francuzi stali się ofiarą tej wojny, tak jak Polacy. Tylko Polacy więcej, bardziej cierpieli. Jednak w ciągu tych kilkudziesięciu lat udało się nawiązać i rozproszyć tamtą ciemną atmosferę wojenną i powojenną. I dzisiaj relacje między Francuzami a Niemcami są bardzo dobre. Relacje między Polakami a Niemcami są względnie dobre, prawda? Między Niemcami i innymi narodami są względnie dobre. Czyli najpierw trzeba dokonać się rozliczenia z własną przeszłością. To muszą zrobić Ukraińcy. Muszą to zrobić. Dopóki tego nie zrobią, nie ma mowy o żadnym wzajemnym zrozumieniu, nie mówiąc już o pojednaniu. Pojednanie może nastąpić wtedy, kiedy dokona się głęboka analiza tragedii, która się dokonała. Dlaczego to się stało? Co się stało? Z jakich przyczyn? I przede wszystkim uwolnić się od ciężaru ideologii banderowskiej. Jeden z podręczników, tutaj panie, ktoś mówił o podręcznikach, pan mówił o podręcznikach, jeden z podręczników banderowskich na Ukrainie brzmi: mój Bandera, moja banderówka. Taki tytuł podręcznika. Czyli dziecko idzie do szkoły i dla niego wzorem jest Bandera. No, czy z takim narodem można robić rozrachunek krzywd i bólu i cierpienia? No nie, oni muszą sami dokonać najpierw tego cierpienia. Wbrew wojnie, wbrew tragedii, którą przeżywają, wbrew cierpieniu, które w tej chwili doznają, ale oni muszą dokonać tego oczyszczenia z własnej historii. Jeszcze jedno chciałam przypomnieć. Na pewno pan zna tą sytuację, jak rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Jasina, powiedział, że Polacy powinni być sługami Ukrainy, tak? Nie, to nie on. Sługami, czy coś takiego. Że są sługami. Że jesteśmy sługami Ukrainy.
po jakimś czasie on się zreflektował i powiedział, no ale Żeleński jednak powinien przeprosić. Co się stało? Minister Ukrainy w Polsce po prostu go zrugał i to w odpowiedni sposób. I co się stało? Jasinę wyrzucili. Zamiast wyrzucić za te słowa okropne właśnie ministra, to dostał Jasinę. I taki jest rząd, a Rosja, a Ukraina nic nie zrozumiała. Oni rozumieją bardzo dobrze. Nic nie zrobią. 11 lipca nic nie będzie. Nie będzie żadnych przeprosin, co pan mówi. Słucham? Nie będzie żadnych przeprosin. 11 lipca. No ale tego się chyba nie spodziewałem. Może tak? Ale dajmy panu odpowiedzieć. Tylko przepraszam. No nienormalne, ale wie pani. Proszę państwa, dajmy odpowiedzieć panu Stanisławowi. Mówi pani, że to jest nienormalne, ale nienormalne jest wiele innych rzeczy. Normalna byłaby taka sytuacja, kiedy by Ukraińcy powiedzieli, dokonaliśmy zbrodni, przepraszamy was bardzo, chcemy oczyścić się z tych zbrodni, zrobimy to i to. Zrobią jakiś tam, prawda, rozkład jazdy i my będziemy wiedzieli, że mają dobrą wolę. To byłoby normalne. Tak jak to zrobili Niemcy. No w tej chwili widzimy sytuację zupełnie inną.